Witaj, Szymon Rzeźniczek w blogu Dolina Modeli. Kontynuuję moje rozważania na temat Rieslinga. Przechodzimy do części praktycznej, do degustacji. Degustujemy Rieslinga Noble House. Jeżeli chodzi o klasę jakościową, jest to Qualitas Wine QBA. Riesling powstał ten konkretny nad Mozelą. A więc jest to bardzo dobry region. Na pewno należy tam szukać dobrych rieslingów. Powstał konkretnie Bessatl Kuss, winiarza, który się nazywa dr Pauli Bergweiler. No, parę słów jeszcze wspomnę właśnie o tej rodzinie winiarskiej. To jest producent z wielowiekową tradycją, w zasadzie tam od XVII wieku produkujący wino. Obecnie winnicę prowadzi Stefan Pauli. I on, historia tego wina w ogóle jest ciekawa, bo on w 2000 roku, w 2001 wypuścił właśnie pierwsze wino serii Noble House. No, widzicie, tutaj etykieta jest taka bardziej nowoczesna, mało niemiecka, mało mozelska, przedstawia taki pałac, to jest właśnie Noble House. Tak się kojarzy Noble House, trochę house, no, wino house'owe, wino domowe, nie, nic z tych rzeczy. Noble House to był pałac zbudowany dla księcia Elekta Trevilu w 1743 roku. Tam się, w Trevirze oczywiście, i tam się mieściła jego winiarnia. Jakieś no, ponad 100 lat temu pradziadek obecnego właściciela firmy dr Pauli Bergweiler, czyli Stefana Pauliego, wykupił po prostu ten zamek, no i on, ten pałac, i tam było dalej robione wino. Więc tak, więc wino zostało zrobione nad Mozelą. Mozela no, ma taki charakter no, bardzo interesujący z tego względu, że są tam strome zbocza, czyli to, na czym no, Riesling czuje się najlepiej, tak? Znaczy najlepszej jakości dojrzewa Riesling. Zazwyczaj te działki, z których powstają te najlepsze wina, no to jest południowa wystawa. Jest taki swoisty, unikalny mikroklimat, ta rzeka wiele razy zakręca, niedłubkowe podłoże, to jest bardzo ważne. Natomiast nie jest tak, że to jest jedna konkretna parcela. Rodzina Pauli Bergweiler obecnie dysponuje 86 parcelami. Natomiast to wino no, powstaje z różnych parceli, tak? To nie jest wino, które powstaje z jednej parceli. No i tak, jest to bieżący rocznik 2013. Zakrętka, coś bardzo charakterystycznego. O, może będzie widać. Coś bardzo charakterystycznego dla w ogóle dla winiarstwa niemieckiego obecnie. Coraz częściej przechodzi się na zakrętki. Pierwszy raz zakrętki użyto na antypodach w Nowej Zelandii czy w Australii. I właśnie tak zaczęto butelkować wino. Tam w ogóle w Nowej Zelandii 90% produkcji jest butelkowana właśnie w tak zwanej screw cap, czyli zakrętka. No obecnie no, Pauli Bergweiler no, też w ten sposób zamyka swoje wina. Obecnie nawet te najbardziej szlachetne, czyli tam Bernauslese Einsweina zamyka już zakrętką. To ma swoje znaczenie, korek ma trochę wad, jeżeli chodzi o Rieslinga. No ale dobra, przejdźmy do degustacji. Ładny firmowy korek, zakrętka. Mm.
Wino jest... Wino jest barwy takiej jasno, bardzo jasno słonkowej. I właśnie widać tutaj dobrze, nie wiem czy wy widzicie, pęcherzyki. Pęcherzyki powietrza to jest coś, o czym wspominałem w poprzednim filmie. Czyli zostawia się celowo taką no, niewielką ilość dwutlenku węgla, co ma nadawać takiej lekkości temu winu. Powąchajmy. No w nosie są cytrusy, są jabłka. Cytrusy, jabłka. Troszkę brzoskwini, troszkę melona, ale nie jakoś bardzo intensywnie. Nos fajny, rześki, zapowiadający wino raczej rześkie. Może nie jakieś poważne, ale przyjemne. Zdecydowanie. Aromat właśnie cytrusowy. Wino już się troszeczkę ogrzało, jak tutaj stoi, ale to nawet dobrze. Biała. Brzoskwinia po prostu jest brzoskwinia. Taka klasyczna brzoskwinia. Tych nut tropikalnych jakoś tak bardzo nie czuć, no. Co najwyżej troszkę mango, ale wino ma dość dużo cukru resztkowego. Wino ma 35 gramów cukru na litr. To całkiem sporo. Tam ta granica wytrawnej wina to jest nad Mozelą do 9 gramów, więc 35 gramów cukru to w zasadzie takie półsłodkie wchodzące wino. Rzeczywiście takie jest, ale ma dość wysoką kwasowość, która fajnie kontruje. No i rzeczywiście to ten dwutlenek węgla, który wam pokazałem, dodaje jeszcze takiej świeżości bardzo, bardzo pijalne, bardzo, bardzo pijalne wino. Warto spróbować. Ma wszystkie takie cechy dobrego, podstawowego Rieslinga, tak? Znaczy też trzeba sobie zdawać sprawę, że to właśnie po pierwsze będzie taki mozelski Riesling, po drugie jeszcze ta rodzina winiarska właśnie Pauli Bergweiler, doktor Pauli Bergweiler. No oni słyną z takiego stylu bardziej owocowego, tak? Tutaj no w zasadzie nie ma nut jakichś kamiennych, nie ma aż tak wysokiej mineralności. Nawet to szczypanie na języku, ono nie nadaje aż takiej cech mineralności. Raczej jest ta owocowość. Świeżość, jest dobra kwasowość, dobra słodycz. Bardzo pijalne wino. Zachęca do kolejnego łyku. Ma też taką miękką strukturę. Nie jest takie jak na przykład lekkie białe wino generalnie bardzo często ma taką krótką końcówkę, tą strukturę taką szorstką, taką ubogą, szczupłą. Nie. Tu na pewno nie można powiedzieć, przez to, że tu jest właśnie dość dużo tego cukru resztkowego, na pewno nie można powiedzieć, żeby to wino było szczupłe. Wasze zdrowie, Rieslingiem, dopiero zaczynamy ten cykl. Mam nadzieję, że taka prezentacja przypadnie wam do gustu i z
zapraszam do oglądania kolejnych filmów i kolejnego odkrywania różnych win, różnych smaków, różnych stylów. No na pewno gdzieś tam do Rieslinga w niejednej jeszcze odsłonie Mozelskiego, czy nie tylko Mozelskiego, pewnie będziemy wracać. Wasze zdrowie.